Niedziela, 14:40. Dwie aktywności na dzisiaj. Ogolić się, to już załatwione. A teraz mała pętla paczkomatowa. Po wczorajszym bieganiu myślę, że dzisiaj się nigdzie nie będę wybierał. No, nawet nic mnie nie boli. Nie wiem, czy to dopiero jutro mnie czeka, czy rozciąganie zadziałało. Ale się okaże. Dzisiaj nie miałem pomysłu, o czym wam powiedzieć, więc stwierdziłem, że obejrzę jakiś losowy, dawny podcast i wylosowało mi się odcinek 333 o tym, jak mówiłem, że przymierzam się do audiobooka Old Life. No, ale też ostatecznie parę odcinków dalej przyznałem, że jednak nie będę go czytał, słuchał, bo zbyt rozwleczony i trochę mi nie pasuje, więc temat porzuciłem. Natomiast, co ja w ogóle wam pokazuję? Jakiś opuszczony budynek. Natomiast dalej mnie temat interesuje, bo myślałem, że będę bardziej raczej słuchał podcastów Huberman Lab. Tam to jest bardzo fajnie wydestylowane i nie jest to rozliczony audiobook na 15 godzin czy na 16, tylko odcinki. Szczególnie te krótsze, po pół godziny, po godzince. No, że mówię wam tutaj o długowieczności, zdrowym życiu. Pokazuję ruiny niedoszłego budynku. No niezłe, mam to niezłe. No, także Old Life, jak się ukaże, może po polsku, to może przeczytam po polsku, może przesłucham po polsku, jak będzie audiobook. A tak ogólnie to temat trochę, wydaje mi się, rozleczony. I myślę, tak jak wspomniałem, właśnie podcasty mam te lepiej wydestylowane, więc zostaję przy podcastach. Aktualnie mam trzy podcasty, właśnie Huberman Lab, o Zmierzchu Niedźwieckiej i Polska w grze, czyli przez fundację Indie Game Dev Polska, czy jakoś tak robiony, o grach, tworzenie gier komputerowych w Polsce. To są moje trzy tematy, które blokuję w podcastach. Niedziela, opustoszałe miasto, a nawet takie miasto jak Muchy też jest opustoszałe. Podejrzewam, że jakbym szedł nad jezioro, to może bym spotkał parę osób spacerujących, ale tak to nie liczyłbym na wiele. No, szedłem, mam paczkomat. Ktoś, kto wpadł na pomysł paczkomatów, faktycznie miał jednak jakąś intuicję i dokonał pewnego przełomu na rynku. Może niekoniecznie był to impost, może ktoś wcześniej wpadł, ale źle wyczuł timing i może mu nie wypaliło jednak. W każdym razie impost staje się, że zrobił to w dość skuteczny sposób. A może źle powiedziałem, że nie ten, kto wpadł, tylko kto go zrealizował. To jest twórca sukcesu, który pozwala mi odebrać paczkę w niedzielę, gdy wszystko jest wymarte. Trzy paki wyjęte. Chyba jeszcze nie są książki. Książki chyba jeszcze nie przyszły, bo jeszcze zamówiłem książki. Chyba jakieś mamy taśmy do rozciągania i chyba byłoby na tyle. Nie wiem, tu pisze sklep ogrodniczy, ale to może być zmyłka. To może być sklep budowlany. Także nie wiem, co zamówiłem. A pewnie nie ja, pewnie przytulna chatka coś zamówiła. No, w sumie dzisiaj to też taki odcinek o niczym wyszedł, bo mówię wam o tym, jakich podcastów słucham, jakich audiobooków nie słucham, jakie paczki wyciągam z paczkomatu. No, w sumie absolutnie nic się nie dzieje. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że właśnie się renderuje wczorajszy daily vlog, który się dzisiaj ukaże. Czyli z waszej perspektywy, jeżeli oglądacie go w dniu premiery, to co teraz mówię, no to okazał się wczoraj. No, już był wyrenderowany, ale się skraszował. Ja lubię katować mój komputer ostatnio. Mam dwa monitory. Mam trzy wirtualne biurka. To generalnie tego tam jest mnóstwo. Mnóstwo Firefoxów, mnóstwo Godotów, mnóstwo Kaden Live'ów. Także mam pod kurek pamięć zapchaną. A właśnie samochód się zatrzymał i chciał mnie przepuścić, ale ja poszedłem prosto. Zobaczyli na mnie, co ja robię. Zobaczyli idę z kamerą. Ale konsternacja. Także w sumie bardzo dobrze zatrzymał się samochód.
Teraz mi trochę szkoda, że nie przyszedłem. No ale tak wyszło. Wspominałem kiedyś w którymś odcinku, że czasami to wygląda jakbym chodził jako obłąkany. Natomiast zaletą tej kamery z gimbalem jest to, że ją mogę trzymać i nie muszę na nią patrzeć. Ona sama się stabilizuje mniej więcej. Ja mogę iść i się wyglądać wszędzie, co też czynię. I nigdy nie włażę na ulicę, nigdy nie robię dziwnych, niebezpiecznych manewrów. Także nie polecam włożenia pod samochody bez patrzenia. Nie polecam patrzenia w ekran. Nie polecam patrzenia w telefon. Uważajcie na siebie i patrzcie, jak przejdziecie przez pasy. No, także taka mądrość z mojej strony do was na dzisiaj. Taki odcinek Slice of Life. Zbieranie paczki. Zaglądanie do ruin. Chodzenie z kamerą po chodniku. Normalnie odcinek, z którego jestem dumny. A tak naprawdę to wejdzie w zapomnienie, zanim nagram następny. Nie, no może nie będzie tak źle. Kiedyś go wylosuję sobie, obejrzę go i wspomnę sobie, jaki odcinek nagrałem wspaniały. Dobra, dotarłem. O ile nic ciekawego się nie wydarzy, nic ciekawego nie wymyślę, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się zmieściłem w 5 minutach. I dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam was na kolejny już jutro. Hej.